absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się tam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Devil May Cry Remastered. Misja 17. Parted Memento. Część pamięci, częściowa pamięć, something like that. Wytnij się przez smoka i wkrocz do sądu z Quicksilver. Quicksilver to nie jest rtęć? Coś tak mi się kojarzy. Ale mogę się teraz naprawdę dość mocno mylić. Ale to chyba była rtęć, tak mi się wydaje. Tylko, że nie wiem, czy to jest takie, wiecie, legitne tłumaczenie. Ale nieważne. Lećmy więc. Ciekawe, czy będę musiał finalnie oba te obrazy zwiedzić, czy to jest misja tylko na jeden taki obraz. No i też pytanie w sumie, co ja muszę tutaj konkretnie zrobić. No poza tym, że mam znaleźć rtęć. Jest tu napisane coś o wojnie pomiędzy ludzkością i podziemiem. Są zapisy wielu walk, które zostały stoczone. Są nawet imiona ludzi, którzy zapisali się w historii. To opisuje zło. Zło jest mrokiem, tak samo jak cienie. Istnieje wszędzie. Uważaj, tam gdzie jest światło, zawsze będzie mrok. W mroku cienie mogą istnieć. Nie. W mroku żaden cień nie może istnieć. Okej. Jest tu książka, która mówi o sposobie wejścia do podziemi. Zło jest odbiciem człowieka, ponieważ zło... Lurks... kusi... czy tam... No, lurk, ono się przynęty jest, tak wiadomo. Kusi, czy tam nęci w środku lustra. One with the devil's qualities. Ten z demonicznymi zdolnościami może przynieść niebieski kamień, eliksir i stanąć przed lustrem. Okej, czyli skaczemy dalej między obrazami. O, super! Jeszcze nowy rodzaj przeciwnika. Ej, jestem prawie pewny, że taki sam rodzaj przeciwnika pojawia się w DMC4 i to dość wcześnie, fabularnie. Tak, to jest ten sam przeciwnik, kurde. Którego się nazywał w czwórce? Frost chyba? Dobra, ale na logikę, skoro oni bazują na ogniu, no to... Znaczy na lodzie, no to myślę, że Ifrit na spokojnie da sobie z nimi radę.
Tak wiadomo, najlepiej lód zwalczać ogniem. Także poproszę troszkę pieczonka. Co tu jest dalej? Dobra. Dalej. O, to jest ta brama. Drzwi nie otworzą się. Jest tu okrągła dziura na środku. Okaż klejnot w świetle księżyca. Już, już, dobra. Bawić, tylko właśnie przez to, jak naprawdę strasznie mało jest tutaj tych wszystkich kombinacji ciosów, to się nie da tak fajnie bawić, jak na przykład, no, dla dobrego, idealnym przykładem, myślę, jest tutaj remake DMC z właśnie z... Znaczy z, no... Wiecie, DMC DMC, nie? Devil May Cry, który nagrywałem jako pierwszy DMC w ogóle na kanał. To jest właśnie idealny przykład całego dla tego, jak fajnie zremake'ować fabułę. Bo to akurat strasznie dziwnie jest poprowadzona. Ała! Strasznie dziwnie jest ta fabuła poprowadzona tutaj. Aha. Dziwna moc konfrontuje się ze mną. Muszę znaleźć sposób, aby pokonać smoka. Serio, nie mogę przejść dalej w ogóle? Nie, nie mogę. Świetnie. A czekaj, tu jest jeszcze wajcha. Moc smoka ma teraz władzę. Nie mogę tym ruszyć. No dobra. No to, gdzie jest klejnot, który mam zdobyć? Ja może wrócę na szybko do tego. Do Alastora, ale wiecie, naprawdę szkoda, że dopiero w kolejnych częściach wy pomyśleli, żeby, wiecie, móc tak wybierać sobie między tymi różnymi broniami. Bo ja muszę tak za każdym razem wchodzić do menu, żeby kolejną sobie tą broń aktywować. Dobra, dobra, panowie Frosty, wam podziękuję. A nie za to, że nie mogę, przecież tu nic nie zrobię. Muszę zrobić coś tutaj. Właśnie co? No co, tu potrzebuję klejnotu, żeby to otworzyć, no ale nie mam tego klejnotu ze sobą. Tu nie zdziałam tak naprawdę teraz, no. Co mam teraz ze sobą zrobić? Hurdur, no. To ja po prostu muszę pokazać cały klejnot, no ale nie mam tego klejnotu.
co ja mam takiego ze sobą zrobić, no? Coś zniszczyć, coś tam... Chyba, że mam w tym coś zrobić. Coś, no, wątpię, że którykolwiek z tych będzie to miał. To jest taki sam przedmiot jak to koło przeznaczenia. To jest coś, co ja muszę po prostu znaleźć. Ale no, jedyne przejście, jakie mam, to jest to. To nic. Też nic. Okej, mogę wskoczyć na górę. Aha, miałeś obok... To, cokolwiek to jest, ale miałeś przeszkodę, a poleciał i tak we mnie. Interesująco. Okej, tutaj coś jest. O, fragment niebieskiej kuli. Okej. Okay. Nie to chciałem znaleźć. Ale no, nie będę narzekać. To nie ma prawa mnie trafić, no ale dobra. Okej, tutaj też nie. Jak nie? No przecież jest tutaj normalnie ten. Czy to jest tak proste? Czy muszę stanąć tu, żeby to się odbiło? Nie. Niestety nie. Strzelać to sobie mogę. Strzelce. Ej, no hurdur, co ja mam ze sobą zrobić, no? Tu jeszcze coś jest. Ty, który mierzysz się ze ścieżką smoka Pluto. Chyba psa. Udowodnij swą odwagę swym mieczem, a smok padnie od własnych płomieni. Z tym na razie co zrobię? Poczekaj, co ja mam? Mam uderzyć po prostu w te kule ognia, czy jak? Nie do końca. Chyba, że po prostu za wcześnie. Tak! O kurde! Ej, nie widziałem, że mogę... Nie widziałem, że mogę odbijać tak pociski! Dobra, czyli to jest... Czyli proszę, to jest taktyka. Musiał go załatwić jego własnymi pociskami. Aj, to jest jakieś lustro. Czy coś w ten desen. O, to jest fajne imersyjne, bo ja faktycznie muszę tym obracać. No, obracaj się. Dobra. A, i proszę, jest ten klejnot, który mamy zgarnąć. Proszę bardzo. Rtęć. Kryształowa kula wypełniona Merkurym. Merkury posiada lunarne moce, które otworzą zapieczętowane drzwi. Dobra. Aha, to tylko przy błysku się pojawia. Ej, intrygujące, chociaż nie mam pojęcia, dlaczego to się pojawia przy błysku, ale ja wiem, że to tam stoi, ale jakby tylko kiedy jest błysk, kiedy tylko błyskawica... Gdzie? Błyszczy? Masło maślane.
Po prostu kiedy błyskawica walnie, no to dopiero wtedy mogę... Mogę stać na tej platformie. To dziwne. Namierza mi cały czas tego. Tak, użyj tego. No i wchodzimy do środka. O, siema. Czyżby po raz trzeci i ostatni? But it's a shame you serve Mundus. Okej, no pokazał nam swoją twarz, no ale... No. Dobra. Jego strzału chyba nie mogę sparować. Ty... Ej, co?! Czy to jest Virgil? Tylko Virgil tak miał takie zdolności. Odejo! I to musi być Virgil! I co, jakby spaczony, przejęty przez Mundusa? To co, kaman? Użyj gwiazdki. Ty, a właśnie, jeszcze dla testu. Wrócimy. To nie wiem, czy nie powinienem używać Ifrita bardziej. Ej, kurde, jak to jest Virgil? A zobaczmy, jak użyję wody święconej. Czy to coś zmieni? No, grzmotnęło go porządnie. Dobra, jeszcze zmieńmy sobie broń na Ifrita. O, i pokonany, kurde. O kurde, to cały czas był Virgil. Trish, Virgil has been defeated. You know what you must do. Now go. Yes, master. Okej. Okay. Czekaj, ale... Trish nas tu specjalnie zaciągnęła, czy ona jakby teraz gra, bo teraz nie rozumiem. Tak, to mnie nie interesują mnie w ogóle te numerki.
Dobra, zapiszę po kolejnej misji. Eliksir duchowego kamienia. Rzuć filozoficznym jajem w ogień, aby transformować je w duchowy kamień. Jakoś tak bym to przetłumaczył. Dobra. Zaczynamy więc misję 18. Idealny amulet. Połączona forma naszyjnika Dantego i naszyjnika Mrocznego Rycerza, czytaj Vergila, pozwala wejść do podziemi. Co to za wieczór? O, tu nie... What? What? To... Oh my god! Widzieliście taki przebłysk formy? Sparda! To prawdziwa forma... miecza Dantego. Miecz dzierżony przez legendarnego mrocznego rycerza Spardę. Oh my god! Mamy miecz tatusia! Ale to nie jest zwykły miecz! To jest miecz, halabarda i kosa w jednym! Kurde! Ale zajebista rzecz! Okej, mam full. I co to jest? Jako osobne. Ja pierdzielę, ej! Tak, wiem, że jest ekwipowane, ale ja chcę zobaczyć. Devil Jigger, roll, kick, jump. O tym rolu w ogóle zapominam kompletnie. Ej, czemu nie mam nic do tego? Do miecza starego. O kurde! Mogę robić żądło z tym, ze Spardą! Nice! Czyli Sparta daje mi po trochu. A, to właśnie. Nie ma tego double jumpa niestety, który daje mi Alastor. Ale za to mogę robić. Mogę dziabnąć żądło razem z tym. Mając normalnie mnie. Mając inny miecz niż tego. Niż Alastora. O, come on! Czemu pod wodą? Okej, okay, to tylko takie małe pomieszczenie. Pusto. Czyli muszę iść tędy. Oj no, chyba nie! No wyłaź. Boże, ile można? Kto wymyślił w ogóle odwrócone sterowanie na tym pływaniu podwodnym?
Och, come on! A, chyba że muszę to tak wykorzystać. Coś mi się nie chce wierzyć. Dobra, czekaj. Muszę zmienić sobie Spardę na Alastora, żeby mógł mieć mojego kochanego double jumpa. Coś do jego mocniejszą wersję. Aha, no tak, przecież ja nie potrzebuję double jumpa. Znaczy po prostu sobie skoczyć. No ale teraz... Niezmiernie by się przydał. Mamy jajo, używane w alchemii. Okay, tu mamy przejście. Aha, i po prostu cofnęliśmy się tutaj. Ci, którzy szukają prawdy, powinni wrzucić bądź włożyć jajo do koszyka. Następnie ocieplić je z troską, stanie się błękitnym kamieniem i wskaże drogę po... nie, landmark. Nie mi przewod... no... Landmark to jest ogólnie jakiś ten... charakterystyczny punkt taki. Pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. No powiedzmy także przewodnikiem na ciężkich drogach, coś takiego. Tak, użyj jaja. Zanim się przetransformuje, może minąć trochę czasu. Siema! Widzę glut po raz drugi. Ale nie w gluta! Nie w gluta! I powiedział. Ty, ej, a jaką mam przemianę, kiedy używam Spardy? Bo to mnie aż ciekawi. A nie mam żadnej, o kurde. No chyba, że to muszę dopiero ten. Że tą przemianę dopiero muszę jakby odblokować. W sumie jeszcze nie miałem... O, super, skryte. Jezus, ja gdzie ich tutaj łoję po prostu. Niby koszmar, ale ci przeciwnicy to jest jakiś żart po prostu. Są jakieś takie tańsze kopie ktoś sobie zamówił, czy jak? No patrzcie, ja go rozwaliłem po prostu w moment. W porównaniu do tej walki, która była faktycznie, która się działa. Dobra, jest to tylko to jedno? Nie, jest jeszcze po drugiej stronie, oczywiście. Wydłużamy oczywiście ile się da. Wróćcie, panie, miecz starego jest naprawdę potężny. Już takiego poskładałem tym mieczem po prostu. Ja w sumie? Co ich wodą święconą go załatwię? Do widzenia. No, Milusio. Jajo się
przemieniło. Dziwny głos dobiega z przetransformowanego kamienia i jego echo słyszę w mojej głowie. Moment. To jest nieważne. Dobra. Jam jest pierwszym kluczem do otwarcia bramy do podziemi. Drugi spoczywa w lustrze wymiarów. Eliksir. Metamorficzna forma jaja filozofów. Możesz teraz zniszczyć pieczęć zaklęć na lustrze. Okej, okay, misja complete. Spoko. No, jeszcze mam 31, to myślę, możemy na spokojnie też troszeczkę pociągnąć. Misja 19. Wejdź do skorumpowanego świata, czy skoruptowanego. Otwórz wrota do podziemi. Tu oczywiście uzupełniamy zapasy. Ale nie, serio. A Boże, co się tak dzieje? Przecież zdobyłem trofeum za zdobycie wszystkich tych umiejętności Dantego, a to nie było raczej za umiejętności na dany moment, tylko za wszystkie umiejętności w grze. No ale myślałem, że to będę mógł jakoś jeszcze bardziej zbuffować ten miecz starego. Ale cóż no. Niestety. No, weźcie się. Tylko nie pomyl. Nie, ale kozacko wygląda ten miecz w ogóle. Dlaczego widziałem po raz pierwszy w DMC4, no ale myślałem, że Sparda to jest tak, jakby wiecie, że to, nie wiem, w jakiś sposób moc Spardy się przyzywa, czy coś jest nazwane. A nie, że to jest faktycznie miecz Spardy. Eliksir silnie rezonuje z drugim obrazem. To jest opis, jaki był. No. Dobra. Nie, okej, skaczamy sobie do drugiego obrazka. Cieszę teraz co? Tak, cofnąłem się przez przypadek, ale tego nie chciałem. Chciałem podejść do lustra. Lustro rezonuje z eliksirem i jego odbicie. Wzrasta coś tam. Nie wiem, co to jest Irie. Tutaj nie. Aha, okej, okay, dwa razy musiałem mówić. Dobra. Jest tutaj statua obserwatora czasu, ale jest to tylko iluzja. Orby nie mają tu żadnego zastosowania. Okej. Okay. Tutaj nic. Tu możemy przejść. Tylko czy to mi coś da? A, coś da, proszę. Kamień filozoficzny. Jest to klucz do odblokowania bramy do zaświatów. Do podziemi. Good night. Trochę z lagiem się to trofeum pojawia. Jeszcze i... Co jest? Czemu tak nagle wysyp przeciwników się nowych pojawia, no? Co ty taki duży się zrobiłeś? Dobra, co się będę? Mam tego na pęczki. Thank you.
Dobra. No, tylko też muszę pamiętać, że użycie tego to nie jest gwarantowane zabójstwo. Bo to ta woda święcona po prostu zadaje naprawdę... Ej, zajebisty bio. Tam tutaj widzicie, takie ssanie jakby tego. Ładnie to wygląda. Użycie tej wody to jest... A kurde, patrzcie, jak skubań... To bym się popisał. Dobra, Alastor, wracaj do mnie na moment. Kurde. Aha, nie mam w ogóle przemiany nabitej. To gorzej. Chyba, że tu nie mogę wykorzystać przemiany. To jest możliwe. No co jest? Jak mam to zdobyć? Nawet celować w to nie mogę. Gdzieś... gdzieś tam, jakoś... to miejsce musiałbym celować. A, dobra, trudno. Nie muszę już zdobyć absolutnie wszystkiego. Dobra, to ten... Nie, nie ten. Tutaj. W tę stronę jest. Tu jest wyjście. Kurde, ale to jest tak blisko, nie? Nie na... No nie, no nie umiem sobie trafić w to, no. Dobra, to już było chamskie. No spokojnie przez to przeskoczył. Tu, do dziury. I wchodzimy. Teraz wychodzimy. No i wychodzimy też stąd, co nie? I tu? Czy nie? Super, i znowu jestem w kropce, no. Scary. O! Tu jest kolejny fragment. Tutaj kolejna złota kula. A nie, to jest druga nietykalność. Spoko. Tu sobie mogę dokupić tę wodę, którą zużyłem. Gdzie mam użyć tego kamienia? Tutaj nie ma. Też nie, tu mogę tylko przejść przez tę lustro, no ale co mi to daje? Nic z tym nie zrobię tak naprawdę. Mogę tylko wyjść albo coś tu zrobić. Chyba, że muszę teraz tak kompletnie cofnąć. Wydaje mi się, że tutaj chyba coś było, nie? Z tym. Serio, gro? Co, no jestem tu, no ale co mi to daje? A, okej.
kurde, tam było coś nowego. Aj, dobra, coś nowego, no już trudno. O. No okej. No i wskoczyliśmy sobie do lustra. Znaczy do lustra, do sadzawki właściwie. Aha, tu mnie to cofa. Nią. No ale ja się nie chcę wycofywać, ja chcę normalnie tutaj ogarnąć. Zły mrok. Co? Wiruje, kiedy to otwiera usta? To muszą być wrota do podziemi. Ekscytujące. Potrzebuję klucza. Kamienia filozoficznego. To mam. Sadzę i otwieraj. Chociaż to jest trochę zagmatwane, bo to ponoć... ponoć to Yamato miał zamykać i otwierać przejścia. No, ale jednak nie. Dobra, zapisik. Dobra. 42 minuty. A, dobra, YOLO. Jak to jest ostatnia misja, a prawdopodobnie tak, no to... Let's go! Showdown z koszmarem. No, czyli wiadomo, kto będzie final bossem. Choć, szczerze, bardziej spodziewałem się Mundusa. Okej, to jest trochę... Dobra, mamy tutaj was, czyli... Zmieniamy broń z Alastora na Ifrita. I poskładani. Okej, mamy tutaj tego ziomeczka, ale już wykupiłem co chciałem. Tędy przyszedłem. Gdzie jak to paskudnie wygląda? Wow. I proszę, teraz się pewnie koszmar pojawi. Dobra, gdzie mam uderzać? Okej, pięknie, nie wciągnął mnie w ten swój taki szlam. Dobra, dobrze, oj jak ładnie, jak miło, panie kolego, z twojej kurde strony, że mi tak się wystawiasz po prostu cudnie, bardzo ładnie. Nie tego, to ładujemy, to, żeby jak najdłużej to działało. Dobra, mamy to, ale spróbujmy teraz zmienić z Ifrita na właśnie Spartę. Gdzie jak łucimy, elo? Ej, ale patrzcie, to jest życie? Po prostu pode mną? Chyba tak. Na ten drugi pasek życia mam wrażenie. No i cyk, stylish. Ale tutaj niestety nabijanie stylu to jest po prostu nawalanie w typa ile wlezie. A, w sumie właśnie, a propos. Jazdeczka. I
Święcona wódeczka. Oho, czyżby Trish? Yeah. You fool! You're so easy. Trish, you? Humans, what sweets. You should know better than to trust a stranger. Your presence has become a hindrance to my master's bloody scheme. Now die! Aha, czyli ten jeszcze żyje. Ej, ale czy mogę go znowu dziabnąć, ty po prostu już walkę skończył? I tak nie. Ale się musi pojawić oczywiście nasz kolega. Przedłużamy oczywiście. Co ja się będę, Boże? Pyk i... Adi... O, jednak nie adios. To co ode mnie ssał teraz? Czekaj, muszę coś sprawdzić. Pokaż mi Ifrita, albo nie, Alastora, bo to będzie szybsze. O, ode mnie wysysa ten... przemianę demoniczną, skubany! Jeszcze małpuje moje ataki. Skur... Oj. Dobra, może lepiej... Nietykalność sobie połączę na chwilę. No zdechnij w końcu! Ile można? Koniec koszmaru. Ja tego nigdy nie zrozumiem. Dlaczego ludzie jak widzą, że coś się na nich wali, zamiast uciec im w bok, odskoczyć, to stoją takie aaaaaa! A co ci da to krzyczenie i tak zginiesz w taki sposób? Głupi jeszcze. Dante, why did you save my life? Because you look like my mother. O! O kurde, tego się nie spodziewałem. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her. You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire. You know the rules.
Dobra, 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 to mnie nie interesuje. Tak, tak, boss, ranking, orby, orby. Zapiszę, tak na wszelki wypadek zapiszę. Już nie wiem, czy jest co zapisywać. I dobra, czy będzie faktycznie kolejna misja? Co? Dlaczego? No nie wierzę, miał być 20 misji. Ach. Dobra, czyli jednak dopiero w kolejnym odcinku kończymy grę. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!